Serdecznie moi kochani, w dzisiejszym odcinku będziemy dekorować pokój My Assistant, Jarosławka Paulina i ona dzisiaj będzie się zajmowała tym pokojem. Ja tylko mogę w jej pomóc w małym procesie. No bo ten pokój jest taki szaro-bury, a są już święta, więc... No. Znaczy zbliżają się święta, więc trzeba dać mu trochę klimatu świątecznego. Na początku pojedziemy do serenady, bo tam jest Homendiu, Homla, Zara Home, Pepko, Sinsei, a tam są, jest bardzo dużo akcesoriów takich świątecznych, więc najpierw tam jedziemy. Tutaj jest, wiem, zrobimy jakąś kółeczkę, a tak to na święta Leoś pojedzie z nami i zostanie u rodziców Pauliny. Okej, pierwszy sklep to Pepko. O, wydaje mi się, że możemy sobie wziąć takie dwa kubaczki na zimowe herbatki. Tak, to będzie koc. Zaraz jeszcze Michaela się zapytam. O, i poszafki też weźmiemy na pewno. Teraz były świeczki. Dobra, to weźmiemy taką. Ładnie pachnie. Ale my mieliśmy tą, to jest ta, co my lubimy. Nie, to nie jest ta. To jest ta, tak? Na miliard procent. Nie. Tak, na miliard procent. Chyba pamiętam, co kupowałam. Dobra, to weźmiemy taką. A my inny zapach, to dalej. O ile się zakładamy? Dobra. Mamy nagrodę. W kieszeni. Ja mogę sobie nawet dwie ręce dać usiąść, że my mamy ten zapach. To już nie masz rąk. Co myślisz o takich lampkach, żeby je powiesić, jak są zasłony, jak mamy zasłony w pokoju? Jak je powiesisz, to jesteś dobra. Ja nie umiem takich rzeczy. A to można fajnie wyglądać, takie sapelki. No, myślę, że na zasłonę będzie w sam raz. Dobra, to będzie dziś. Ale ładny zapach. Taki kawowy. Starbucks, gorąca czekolada, mocha. Dobra, to jeszcze taką weźmiemy. One tylko 20 zł, takie wielkie świeczki kosztują, więc mega spoko. Dobra, i co tu mamy? Trzy świeczki, jedna świeczka zakładowa. Mamy tutaj lampeczki, takie sople. Mamy kubki duże i mamy koc. Czyli na pewno jeszcze co musimy kupić, to jest pościel, bo my mamy tylko jedną pościel i moja mama ostatnio dzwoni do mnie, czy my zmieniamy kiedykolwiek pościel, bo zawsze jest ta sama. A ja mówię, że tak, ale bierzemy i znowu. Więc teraz kupimy sobie jakąś ładną pościel świąteczną. Dobra, zapłaciłem 131 zł i zapłacę jakieś 31 za te zakupy, bo Kazuska mi za chwilę stówkę odda, jak będziemy znowu. Szukamy teraz Home & You, Homely, Zara Home i Sinsei'a. I jeszcze tutaj jest Rossmann, a w Rossmannie widziałam, że też są fajne rzeczy, więc zobaczymy jeszcze w Rossmannie. Ja chyba będę musiała zadzwonić do mamy, bo moja mama się zna na takich pościelowych rzeczach i się zapyta mi, jaki mam rozmiar pościeli. Nigdy moja mama nie była w Krakowie odwiedzić mnie, ale na pewno będzie wiedziała, jaki mam rozmiar pościeli. Halo, hej mama, a jaki my mamy rozmiar pościeli, wiesz? Dobra, czyli musimy mieć ten rozmiar. Dobra, kocyk kupiliśmy za 30 zł, a ciekawe zajdzie się tutaj. A tu koc 80. O, są te poduszki. Takie. O, kupimy chyba sobie taki słoiczek. Na co? Na ciasteczka. Będziemy piec pierniczki. Dobra, stąd to będzie chyba już wszystko. Ale jeszcze pójdziemy do innego sklepu, może tam będą lepsze takie. Myśliło się dzisiaj, że miała walkę i przegrała. Ja myślę, że na High League byłam z Fagatą, się biłam. I po ogólnie się mega stresowałam, byłam pokłócona z Michaelem, wyszłam tam do tego oktagonu i dosłownie po kilku sekundach leżałam nieprzytomna i wszyscy w ogóle dostałam, powiedzieli mi, że mi mniej zapłacą za to, że byłam tak beznadziejna i miałam wszyscy byli na mnie tak źli, że pamiętam, że to nie był dobry sen. Smutny był ten sen, bo ja byłam później taka zawzięta, że chciałam następną walkę, a powiedzieli, że byłam tak beznadziejna, że mi nie dadzą. Jeszcze w sumie zostały trzy sklepy nam, Zara Home, Home & You i Sinsei. 200 zł tylko. Po rabacie już, tak? Dziękuję bardzo. To nieźle. No. Dostaliśmy 50 zł rabatu. Pani nam dać kubę. A za 200 zł mamy tak, pościel, dwie poduszki i jeszcze takie opakowanie na ciasteczka. O, musimy kupić ramki, przypomniało mi się. A ja pamiętam, że go miałaś ksywkę, jak mówił, Paulina. Nie pamiętam. A jaką byś dał ksywkę? No nie wiem, ja zawsze jestem Mateusz Wimajk, Szanowski. Paulina, Kozłowska. Chyba ta z tymi kryształkami jest ładniejsza. Bardzo ładna, no. No to tak. Ładniejsza, ta jest najładniejsza. Ej, Michael, dobierzemy sobie kryształ.
No jak chcesz, to możemy. Nie będzie takim fajnym kreselem jak ja. Dobra, to bierzemy krasnala, jest na promocji. Ten krasnal jest śmieszny. Jest, fajnie, no. Jeszcze on się tak... Fajnie, no. Nie trzeba mu uczesać brodę. Takie pudełko się przyda, więc ładne. Kiedyś spaliśmy, spała z nami w siódemkę z braćmi. Ale byłem zazdrosny i się pozbyłem 6 braci. No i zostałem jeden. Dlatego Paulina ciężko nie wyzwawać. Jeden z krzat, drugi. Ona ma popyt na małych ludzi. No na pewno. On ją ciągnie ten. Nieprawda. Ten maluszku. Ale w tym jak mnie zobaczyła, to z wzroku nie mogła zerwać. Dobra, jeszcze teraz idziemy do Homli i do Rosmana wydrukować zdjęcia do ramek. Okej, okay, są płatki. Jeszcze piękne świąteczne. O, no fajnie. Za 6 zł. Czas na wielką chwilę, kto wygrał zakład. Czy Kozłowska, Paulina, okay. Czy Mateusz Kilo? Tutaj mamy świeczkę, która była w domu. I teraz patrzcie, to jest świeczka kupiona. Ha! Ha, ha, ha. A nie mówiłam. To sama? No tak, to jest sama. Ajajaj. To jest, który ja kupuję z dodatku i doskonale znam zapach. To co, o ile tam był zakład? O, że milion? Milion, ty możesz mieć teraz. Dobra, weź się za robotę, a nie, stupia już zarobiłaś, więc wiozę do pracy. I tutaj znalazłam jakieś takie zimowe coś. Na sam koniec będzie tu jeszcze odkurzanie. O, to ty odkurzysz. No i super, cool. Projekt. No i super. To są nowe ledy, które Majki dzisiaj będzie montować. Hej hop, hej hop, do pracy ja co? Krasara wzięliśmy i nie pomaga. Może w nocy pomoże. Krasa, zastąpisz mnie w nocy? Takie brudne jest to prześcieradło, na no. Takim sypie śpile. Taki sobie zrobiłeś. Paulina teraz wygląda jak ten wróg Spidermana, ten co miał tyle rąk. No i co? Gdzie jest ta pościel? Odklepał, przyklepał. No i fajnie, że są te takie duże, bo w ostatniej pościeli mieliśmy poszewkę na takie małe poduszki tylko. Kurwa, brenifery? Ja chciałem skrzaty. No, masz brenifery. To jest tak zwany kompromis. To jest największa kołdra? Przecież to jest... Ale w sumie, nie no, zobacz, bo nie wiem, czy to nie będzie złe. To jest standardowa wymiarówka do łóżka małżeńskiego. Masz skrzata w pościeli. No i będzie gil chyba, co? Czyli my mamy za małą kołdrę jak na to łóżko. Właśnie dla mnie też, dla mnie ona jest za mała. Do czego ledy? Do tego, do tapety przykle? Do sufitu. Przecież każdy ma ledy zamontowane w taki sposób. Mamy kubeczki eleganckie, świąteczne. Też rozpakuję, żeby nie było, by nic nie robiłem w międzyczasie. To nie wiem, co mam dalej robić, kurwa. Ogólnie ten pokój się nie zmieni jakoś świątecznie. Kurwa, tu będzie. A kurwa. Trzeba przykleić, nie ma szans. No kurwa, kleić gwoździe jebać. Ale Ezu Kozłowska, ale ty kurwa masz normalnie pomysły. Weźmiemy na barana. Dobra. I tak to zrobimy, tylko sobie ustaw kamerę na sobie. Kurwa, czekaj, możecie podrzucić. Czekaj, ja się tam wracam. Co jest kurwa? Co ty robisz? No, wstawaj. Dobra, mamy. Jesteś? No, jestem. Mogę wstawać? No, elegancko, tutaj teraz coś, no. Siemniesz? No, siedzę. Już? No, czekaj. Jeszcze jedno? Poczekaj. Jeszcze jedno. No, fajnie zamiast. Co? Czekaj. No, patrz, to jest git, ale ja bym jeszcze cofnął do tyłu. Czekaj. Czekaj teraz. Zrzucam cię. Z pomocą taśmy ekipy i z pomocą Benka będziemy na to zawiesić. Polą trochę jaja. I sobie wygniotłem. Ale jest Paulina mówi, że wraca. To musimy udawać, że coś robimy. No i ładnie to wygląda. No i plastia też mi kolega. Dobra, gdzie jest Kozłowska? Bo tak, zostało, tak mało rzeczy zostało. My kupiliśmy więcej świeczek niż tego wszystkiego. A teraz pokażecie, o, poduszki mogę wyciągnąć. Zaraz idzie i będzie tu narzekała, że te ledy są powieszone. Ja udaję cały czas, że coś robię. Tak naprawdę to tu, wiecie, ja udaję, że to robię. Tak naprawdę jest cięcie i krasnoludki chodzą i robię. No i dobra. I ona gdzie mnie chce mieć co? Weźmy baterię. Okaże się, że nie działa i będzie dupa. Wow, to są kolorowe. O, mruko, patrz, widzisz? Patrz, mruka. Gdzie? No. Świecą, dobra. Nie chcę te lampy świecę dłuższe, takie kolorowe. Bo pomyśleliśmy na razie te jedne LED-owe. Mam nadzieję, że w dobrym miejscu będziecie musieli jeszcze raz. Dobra, to są kolorowe. No, elegancko, mi się takie podobają. To może na łóżku. No widzisz? Problem z ledami sam się rozwiązał. Tak, bo jesteś nieudolny i nie umiesz tego zrobić, więc ty wziąłeś
prostrowersnie, tak? Paulina, opowiadaj o tym z tych takich drobnych rzeczy, co kupiliśmy jeszcze. Dobra, ja już pokupiłem praktycznie wszystko. Kubki, ramki, pierniki, te napierniki. Dobra, może zmienię najpierw to na kołdrę, nie? Co tu się dzieje, moi drodzy widzowie, bo właśnie wbiję i nie wiem. To co, powodzonka życzę i uciekam. Pięknie, o! Ale jest. Tam do środka, żeby ta kołdra nie latała. No. To nawet powiedz prawie twoje. Fituje, co? No. Dobra, i teraz będzie trzeba wymienić zdjęcia. Nie, ramki są super. No, fajne. Okej, dobra, czas na drugie ramki, na ekipę. Okej, nie mamy na razie upieczonych pierniczków, ale będą, ale na razie wsadzę tutaj to, co mamy, czyli lindorki. No i pokarda. Dobra. Ale poplątane. No i bardzo ładnie. Tylko, że te sopelki są tam, a jak zasłonimy zasłonę, to ich nie będzie widać. No okej. Okay. Bo ich nie będzie widać, bo zawsze dobrze. Jak jest ciemno, to my mamy skaszone. Dobrze. Dobra, no to co? Zmiana, panie kolego. No i bardzo ładnie wyglądają te sople. Wow. Ojoj. Gdzie jesteś poważnie? Michael, dorosłeś. Wchodzę. Ładny pokój tutaj wystrojony. Piękna puszka. Tak. Się. Nie wiem, co tu rozdupcyś. Ty, Michael, kleisz tam? No okay. Weźcie sobie może tego... ten, zgul sobie włosy z dupy i daj sobie na zakola klej i zobacz, może ten... Nie mam włosów na dupie. Nie masz? Ja mam owłosioną. Ale mam kumpla, Tytusa, pozdrawiam cię serdecznie. Ma największe włosy na dupie, jakie znam kiedykolwiek. Pokażę ci. Wraca do Polski zaraz będzie. Niesamowicie. Ciekawe. Nie no, zawsze mam włosy na dupie, ale staram się je czekać. Powie, wiesz, że wtedy, jak je sobie tak weźmiesz z dupy na głowę, to nie musisz ich myć? Wystarczy, że je będziesz podcierać? Będą czyste? Naprawdę. Fateski wrócił. Fajnie, fajnie cię widzieć. No. Dobra, coś jeszcze? Kleimy czy... tak, jeszcze będziemy kleić. No to dawaj, bo zaraz trzeba iść na odcinek. Te prezenty za świeczki. Patrz. Człowieku, customowa świeczka to jest. Customowa, no ojojoj. Elegancko i tu teraz, tak? W końcu dostałem robotę, która mi odpowiada. Czekaj, jak już to przykleimy? Tak? Jaka przestraszona. Ale ty jesteście majdą. Jezu! Ty masz dwie lewe ręce. Przepnij, co ty mnie obrażasz. Bo chociaż to stary zajęcie po sekundzie zrobiłeś już błąd. No weź, trzymaj, klej ty, ja będę to ten. W moim metalowym kubeczku, Traveler Ideolog. Proszę państwa, po raz pierwszy ważyłem trzycyfrówkę na lotnisku, ale miałem bluzę, miałem buty, ważyłem 102 kilo, tam gdzie się walizki waży. Dobry wynik, ale na co jeszcze nie ma stówki. Emil, ile ty ważysz? Ile? Ponad 60. Ponad 60. Ponad 60! To już tak! Kapuje! Jezus, no, a była taka cisza i spokój. No na pewno jest czysto, bo w końcu posprzątałeś swoje brudne ubrania, które leżały. Tutaj cała ta podłoga była w Michaela ubrania. Nie, prawda. Prawda. I dwie walizki jeszcze były. No jedna twoja była. No. Fajnie to wygląda. Nie, no ładnie. Bardzo ładny koc. Koc mi się bardzo podoba. A, czy mi się podoba? I w ogóle w Pepko był za 30 zł. W ogóle w Pepko są fajne ozdoby. Ten, jednego gościa tu brakuje. Kesara? Nie. Leosia, no tak. W sumie jest, tak można powiedzieć. No, w sumie mamy go, bo ten. Nie, ja na pewno chcę psa. No ja też, no. Ja mógłbym nawet dwa pieski. Tak, Michael wpadł na pomysł, żeby wziąć parę, chłopczyka i dziewczynkę. Ja nie jestem do tego przekonana, wolę na razie samego chłopczyka. No ale nie wiem jeszcze, jak ci się stanie, bo... Ja w ogóle już chciałem dziewczynkę wziąć, przepraszam, że ci wtrącę w sceny. Ja już dziewczynkę chciałem wziąć, jak Leoś był. Miałem taki pomysł, żeby drugą pamiętasz? No. Żeby były dwa pieski. W sumie dziewczynka, żeby ten, no kochane są te pieski. Ja kocham pieski, fajne są. Ale oś był przekochany bardzo. Dobra, to my ja idę spać. No ja też. Nie no, dzięki. Dziękuję wam kochani za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się podoba, łapka w górę, subskrypcja, żebyście byli na bieżąco. My się z wami żegnamy i trzymajcie się do kolejnego odcinka. Do zobaczenia. Cześć!